Szpital Wojewódzki w Łomży jako jeden z trzech szpitali w województwie podlaskim został zakwalifikowany do prowadzenia badań profilaktycznych jelita grubego, finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Niezbędny jest do tego zakup specjalistycznej aparatury. W tym roku zakupiliśmy na potrzeby bloku operacyjnego i pod kątem też takich spraw nowotworowych aparat do neuromonitoringu. To jest aparat, który służy potrzebom oddziału chirurgii oraz potrzebom oddziału laryngologii oraz na potrzeby pracowni endoskopii za ponad 220 tysięcy nowy sprzęt w postaci wideogastroskopu i wideokolonoskopu. Ja po tym spotkaniu tutaj zaproszę Państwa do pracowni endoskopii, abyście Państwo mogli zobaczyć tą pracownię, jak ona wygląda. W sierpniu tego roku ministerstwo ogłosiło nabór, konkurs programu badań przesiewowych. Szpital na ten konkurs złożył wniosek i jako jeden z trzech ośrodków w województwie podlaskim został zakwalifikowany do tych badań. Badania profilaktyczne jelita grubego to jeden z programów realizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Szpital nasz w ramach realizacji programu finansowanego przez ministra zdrowia, przez Ministerstwo Zdrowia, tego programu badań przesiewowych raka jelita grubego, chciałby zaprosić wszystkich pacjentów zainteresowanych do udziału w tym programie i skorzystania z tych badań przesiewowych kolonoskopii. Te badania są skierowane do osób powyżej 50 roku życia, a między 50 a 65 rokiem życia, a u pacjentów, w których bliskiej rodzinie wystąpił rak jelita grubego, od 40 roku życia. Badania będą wykonywane w pracowni endoskopii gastroenterologicznej, która mieści się w szpitalu na pierwszym piętrze za izbą przyjęć, prawie naprzeciw oddziału intensywnej terapii. Należy wcześniej zapisać się na badanie i uzyskać także informacje o sposobie przygotowania się do badania. Zapisów można dokonać w rejestracji tej pracowni w zwykłe powszednie dni od godziny 9 do 14.30. Można też tego zapisu dokonać telefonicznie. Skierowanie na badanie nie jest wymagane. Pacjent natomiast musi się przygotować według zaleceń, które uzyska właśnie tam przy rejestracji. Te badania mają na celu wczesne wykrywanie raka jelita grubego, a także usuwanie polipów. O tym koledzy wykonujący to badanie powiedzą bardziej szczegółowo. Ja może jeszcze tylko chciałam Państwu przekazać, że rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów, który dotyka naszą społeczność i ta zachorowalność stale rośnie. Na przykład od roku 1980, gdzie w Polsce stwierdzono 4700 zachorowań na raka jelita grubego, w roku 2013 tych zachorowań było już ponad 17,5 tysiąca, czyli obserwuje się prawie czterokrotny wzrost tych zachorowań. Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego rośnie z wiekiem, jest najwyższe po 50 roku życia, jest też prawie dwukrotnie wyższe u mężczyzn niż u kobiet. Jest to niezwykle ważny, istotny problem, ponieważ w naszym kraju obserwuje się dużą umieralność z tego powodu. Ta umieralność jest niepokojąco wysoka. Po rakach piersi, po rakach piersi u kobiet i rakach płuc u mężczyzn, to jest jedna z najczęstszych przyczyn zgonów nowotworowych naszego społeczeństwa, więc jest niezwykle istotne wczesne wykrycie, ponieważ wczesne wykrycie raka daje praktycznie 100% wyleczalność. Niestety w naszym kraju ta wykrywalność jest w tych wczesnych postaci jest niewystarczająca. Wykrywamy te nowotwory zbyt późno. W tym celu właśnie został zorganizowany ten program, w którym szpital uczestniczy, żeby ta wykrywalność wczesnych postaci raka jelita grubego, która daje pacjentom większą szansę na przeżycie i wyleczenie, żeby ją poprawić. Zapraszam do udziału w badaniu. Do badań profilaktycznych skłania rosnąca wykrywalność nowotworów. W 2013 roku w Łomży i w powiecie łomżyńskim mieliśmy 22 zachorowania na raka jelita grubego wśród mężczyzn
i 13 wśród kobiet. Co by potwierdzało tą obserwację, którą podała pani doktor Majewska, że dwukrotnie częściej zachorowują mężczyźni. I potwierdza się również to, że wczesne wykrycie raka gwarantuje nieomal 100% wyleczalność. Dwóch panów, Asler i Kohler, na podstawie takich ogromnych badań retrospektywnych obliczyło, że jeżeli nowotwór jelita grubego wykrywamy w stadium pierwszej zaawansowania, to skuteczność leczenia sięga 100%. Ale jeżeli go wykrywamy, tak jak to jest najczęściej u nas, w Polsce, w stadium czwartym, to niestety skuteczność takiego leczenia i przeżycia pięcioletniego sięga zaledwie 10-15%. Czyli potwierdza się stara zasada, że nowotwór wcześnie wykryty daje ogromne szanse na wyleczenie, bez względu na to, jakiego narządu dotyczy. W mojej pracowni z roku na rok wzrasta ilość badań, bez względu na to, czy program był, czy nie, to aktywność jakby tych gabinetów endoskopii jest taka, że tych badań wykonujemy coraz więcej, czyli materiał pobrany w trakcie badania endoskopowego trafia do zakładu patologii i w 2015 mieliśmy tych badań około 1200, teraz w tym roku już odnotowaliśmy 1500 badań materiału głównie pochodzącego z jelita grubego, ale także z żołądka. Jak wdroży się ten program, to ilość tych badań i wykrywalność na pewno wzrośnie. I w uzupełnieniu tego, co powiedziała pani doktor Majewska, chciałem państwu powiedzieć jedną rzecz. Kobiety najczęściej zachorują na raka piersi. 15 tysięcy zachorowań rocznie, ale najczęściej umrą na raka płuc. Około 5 tysięcy zgonów. Czyli zachorowalność nie równa się śmiertelność, chyba że mówimy o raku płuc, ale to już zupełnie inny temat. Głównym celem programu jest wczesne wykrywanie choroby nowotworowej, co pozwala na skuteczniejszą terapię. Celem tego programu profilaktycznego jest po pierwsze, tak jak moi przedmówcy mówili, zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach. Tam ministerstwo określa te stadia na A i B według Dukesa. To jest taka klasyfikacja, w której przyjmuje się, że nowotwór nie wychodzi poza ścianę jelita i nie daje przerzutów do węzłów chłonnych ani przerzutów odległych. Po drugie, celem tego programu jest zwiększenie odsetka przeżyć pięcioletnich. W Polsce w ostatnich latach ten odsetek nieco poprawił się i wynosi dla mężczyzn około 47%, dla kobiet 49%, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych wynosi ponad 65%, także to jest znaczna różnica. Trzecim celem tego badania jest zmniejszenie zachorowalności na raka jelita grubego. Tak jak pani dyrektor mówiła, ryzyko zachorowania zwiększa się z wiekiem. Jest szczególnie wysokie, bo prawie dwukrotnie wyższe w populacji mężczyzn. Czwartym celem tego badania jest zmniejszenie umieralności. I ta umieralność, zwłaszcza u mężczyzn w Polsce w stosunku do przeciętnej umieralności w krajach Unii Europejskiej, jest niestety wyższa. I ten współczynnik umieralności jest wyższy o ponad 50%. U kobiet ta umieralność jest w Polsce jest nieznacznie wyższa niż w krajach Unii. W Łomży i powiecie łomżyńskim badaniom profilaktycznym jelita grubego powinno poddać się około 20 tysięcy osób. Na przestrzeni ostatnich lat pracownia dosyć dynamicznie się rozwija. Najlepiej o tym świadczy kontrakt z NFZ-em na badania ambulatoryjne gastroskopowe. Kontrakt został zwiększony dwukrotnie, na kolonoskopie pięciokrotnie. Badania wykonują doświadczeni lekarze, gastroenterolodzy, chirurdzy, interniści w asyście wykwalifikowanych pielęgniarek endoskopowych. Pracownia również prowadzi całodobowy dyżur na potrzeby krwawień z przewodu pokarmowego. Jeszcze takie dwie rzeczy na temat samego programu, bo myślę, że to tutaj powinno też zostać wyartykułowane. To jest program dla ludzi zdrowych, nie dla ludzi, którzy mają objawy jakieś chorobowe typu chudnięcie, anemia, zaburzenia rytmu wypróżnień, tylko dla ludzi zdrowych. A populacja, którą należałoby przebadać w samym województwie byłym łomżyńskim, to jest 20 tysięcy osób. My mamy przydzielone około chyba 1000 osób w tym programie, więc
skala problemu naprawdę jest duża i sam ten jeden nasz ośrodek jak gdyby tematu nie załatwi. Oczywiście możemy się starać i zwiększać jak gdyby ilość badań przez Ministerstwo Zdrowia i myślę, że tak, to będziemy prowadzić. Aby poinformować i zachęcić do badań jak największą liczbę mieszkańców miasta i powiatu, szpital rozpoczął szeroko zakrojoną akcję informacyjną. O pomoc zostały poproszone redakcje czasopism, radia i telewizji, parafie oraz lekarze rodzinni.